witam. Kolejny vlog. Tym razem mam dla Was rozbieranie napędu Schumachera w kombajnie New Holland 1540S, którego posiadam. Z powodu tego, że w tamtym roku cięliśmy nie trawy, cofnij, nie łąki, jeszcze cofnij. Cięliśmy nie zboże, tylko łąki. Ludzi się nie podawały wcale owsy, mieszanki, więc była tragedia. Schumacher dostał ostro po dupie. Tutaj przystawka popękała. Troszeczkę z naszej winy, bo trzeba te śrubki sprawdzać tutaj. Ramię musieliśmy niestety, nie można było po 40 latach go zdjąć. Schumacher nie był robiony. Musieliśmy je przeżnąć i to poszło nowe ramionczko. I tak, muszę się do środka rozebrać, zmienić mu łożyska, bo ma trochę luzu. Jak widzicie, tu ma trochę luzu. Muszę ten luz pokasować, zrobić tak, jak powinno być. Więc dobra. Zaczniemy od 19. Najpierw tak, póki mam tu pasek założony, chcę sfolgować sobie tą śrubę. Wziąłem dlatego 22, ale to jest 24. Więc ja lecę po klucz, zaraz wracam. Przyniosłem klucz. Myślałem, że tu jest jakiś klin, ale jest łośka cała frezowana i koło też jest frezowane. Dobra, w następnej kolejności kręcam tutaj śrubę. Śrubę od kosy, tu ona napędzana tylko jedną śrubę 8/8. Teraz spróbuję zdjąć ramię, tego mam przecinak. Łapę wziąć, ale jej nie wzięło. Teraz zdejmę sobie paseczek. Odpuściłem śrubę napinacza. Nie napinacza, śrubę ściskającą. Teraz poluzowuję napinacz. Thank you.
jest poluzowane. Pójdzie tutaj ściągacz, aby ściągnąć te koło. Dobra, ja idę po... No, ciekawe, czym ja to ściągnę? Nie wiem, idę spróbuję, wezmę łapę, spróbuję ściągnąć to łapo. Zawsze jest z tym problem. Tak to kurde wymyślić, że trzeba te rady ściągać za każdym razem. Bo przechodzi to wszystko w tamtą stronę i tutaj do mnie wychodzi Schumacher. Tu mam jeszcze jedną tutaj śrubę i jedną tu śrubę, ale je odkręcę w następnej kolejności. Niestety znowu będzie kurwa z tym problem. Ale musiał wymyślić jakiś ściągacz. Bo to tak tego robić nie można. No i mam problem, panowie. Nie wiem, jak to kurde ściągnąć. Nie mam zielonego pojęcia. Niestety nie udało się zdjąć ramienia. Będę musiał dorobić jakiś tutaj taki ściągacz, który ładnie tu, o tak jak rękę pokazuję, wejdzie na ścisło i dopiero będę mógł za niego ciągnąć. Ale jak widzicie, luz osiowy, który tutaj był i który mnie nękał, gnębił, myślałem, że łożyska posiadałem. Ale popatrzcie, praktycznie nie ma luzu. I co się okazało? Przyjechał tata z pola, no i mówi, kurde, no nie można tam tego zdjąć. No to zdjęliśmy te koło, bardzo łatwo zeszło. Tu jest jedna, druga i trzema łapkami, pyk, i to zeszło. Bo jest nie dość, że frez, to i jest na stożku, jak widać. Ale zacząłem rozbierać, jak o, widać. Ale tata mówi, że trzeba tutaj te śrubki wykręcić. No i dobra. Prawie je wykręcił, jedno, drugo. Patrzy, o kurde, lata. W to i we w to, tragicznie. To co? Poskręcał je dość mocno, mniej więcej tak samo. I luz się skasował. Nie mam instrukcji do kombajnu, ale z tego co widzę, tymi śrubkami ściska się łożyska. Tu jest jedno i z tamtej strony będzie drugie. I ten luz skasowałem. Jeszcze się zastanawiam, tu mam delikatny luz. Nie były zmieniane tu łożyska igiełkowe i będzie chyba to trzeba zmienić. Więc się dorobi ten ściągacz, ściągnie się i wymienimy. Na wszelki wypadek myślę, że rozbierzemy tego Schumachera, zobaczymy co ma w środku, czy na pewno wszystko jest ok, żeby mógł znowu bez problemu kościć. Więc odnośnie tego vloga to będzie tyle. Mam nadzieję, że uda mi się to ściągnąć w najbliższej okazji. Ściągnę, rozbiorę i na pewno wam pokażę, jeśli będziecie zainteresowani tym Schumacherem, zainteresowani budową tego Schumachera. Jeśli ktoś nie widział, jeśli ktoś ma i by chciał zobaczyć, co jest w środku, więc serdecznie zapraszam, pozdrawiam, Belarus, do następnego razu.